Siema moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku maratonu. I tak moi drodzy, to już jest drugi dzień maratonu. Nie wierzę, że to się dzieje, ale daję radę. I dzisiaj jest poradnik, jak wygrać arenę na Bedwars. Zagram sobie na derpie, ale myślę, że tą serię będę robił na różnych serwerach, żebyście mieli obiektywne, w sensie, że na wszystkich serwerach jak wygrać arenę po prostu, bo to, że gram na... I moi drodzy, nie zapomnijcie o streamie 6-godzinnym, który odbędzie się już 22 maja o godzinie 12, więc zapraszam bardzo serdecznie i oglądajcie odcinek. Na derpie nie oznacza, że nie da się wygrać tak samo na Hypixelu czy na innym serwerze. Od razu na starcie proszę was bardzo o łapki i w ogóle wszystko. I moi drodzy, bo generalnie obiecałem teksturpaka tego, na którym dzisiaj będę sobie grał. I tak, moi drodzy, macie tego teksturpaka na moim Discordzie. Zapraszam was bardzo serdecznie na Discorda, gdzie macie link w przypiętym komentarzu. Tak, macie tam Discorda, wejdźcie sobie na kanał teksturpaki i tam macie mojego teksturpaka. Linki do niego, do wszystkich czterech wersji, więc zapraszam. Korzystajcie, grajcie i będzie bardzo fajnie. A ja was zapraszam na oglądanie tego odcinka generalnie i w ogóle to jesteście super. I moi drodzy, bo ktoś powie, ale ty masz VIP-a, ty masz klasy. Nie, nie będę korzystał ani, moi drodzy, z mojej klasy saper, ani, się bo zapomniałem sobie wyłączyć, ale to ci po prostu będę TNT, nie będę go używał. Spadka, nie korzystamy, moi drodzy, bo postawimy się w miejscu, gdzie ktoś po prostu się uczy grać. Nie ma żadnej klasy, to pierwsze co robimy, 4 golda, kupujemy sobie budki, żeby mieć jakąś zbroję. I taka najłatwiejsza rzecz, miecz można kupić na początku, zależy czy wy umiecie raszować, czy nie. To jest bardzo zależne, nie? Ale taka taktyka na sam początek, obudować sobie łóżko, tak najlepiej, i nie iść pierwszy na diaksy, bo diaksy mogą nas zgubić. Na początku musimy zabić naszego jakby tutaj kompana, który będzie nam przeszkadzał, bo to jest najbliżej nas przeciwnik i musimy patrzeć, czy... No, po prostu musimy na niego uważać, a najlepiej go po prostu wyeliminować na samym początku. Oczywiście rozglądajmy się, czy na przykład nie idzie na nas z pleców ktoś, czy tak. Ale sęk w tym, żeby jak najszybciej naszego tutaj kompana, tego tutaj po prawej stronie zawsze wyeliminować tego najbliżej, ponieważ będziemy mieli wtedy diamenty tylko i wyłącznie dla siebie. Ja akurat trafiłem na takiego noobka. Oczywiście wy możecie trafić na jakiegoś pro playera, który wiecie, ogarnia tą grę tak totalnie. No ale to jest po prostu bardzo różnie i jakby to zależy na kogo traficie. Bo możecie trafić na jakiegoś pro playera, albo możecie trafić po prostu na kogoś, kto po prostu uczy się grać. Jak już tutaj uda nam się zabić naszego kolegę, no to po prostu mamy już cały set żelazny tak naprawdę po gościu. I mamy zbroję, mamy. Więc teraz moi drodzy, kolejna taka rzecz, taka na pewnego winka, nie? Żeby takiego pewnego winka zrobić. Wracamy sobie najlepiej tak do bazy albo koło bazy, wchodzimy na most, którym się budowaliśmy, idziemy na diamenty. A i to zależy od mapy na serwerze, bo tu są na przykład emeraldy tak lekko oddzielone od siebie, no ale też nie są jakoś źle ustawione, więc lecimy sobie szybciutko na środek, żeby zebrać emeraldy. Widzimy też, że szary nie ma kolegi białego, więc szary też będzie raszował na emeraldy. I co nam zostaje? Możemy albo wyeliminować szarego, spróbować naszych sił, co może się skończyć na przykład śmiercią. No ale w tym przypadku dla szarego śmiercią, chyba, tak mi się wydaje. Dobra, i szary uciekł z areny. Dobra, to zależy od osoby, którą atakujemy. No trzeba od razu wyeliminować, bo kolega, jak my pójdziemy sobie tutaj pozbierać wszystkie emeraldy i wszystko, nie? To po prostu poleci do nas i nam beda zniszczy. Chociaż jakby bed na tutaj niezbyt taki, wiecie, taki niezbyt potrzebny, nie? Bo jakby bed się przydaje, albo inaczej po prostu łóżko się przydaje, ale nie zawsze. Jakby, jak umiemy się klepać tak serio i w ogóle fajnie, no to lepiej inwestować po prostu w zbroję, w ochronę, w atak i w ogóle, niż w jakieś tam, niż po prostu w obronę łóżka. No ale my sobie tutaj obronimy akurat łóżko i patrzcie, tutaj mamy już 6 diamentów. I za te 6 diamentów kupimy sobie prota, ponieważ prota jest bardzo OP na bedach, bardzo. Jeżeli mamy prota 4 i nawet żelazny set, nawet ludzie nie set diamentowy, a żelazny, to mamy naprawdę mega duże, naprawdę mega, ale to naprawdę mega duże ułatwienie. Dobra, tutaj widzę, że się po prostu nie dobuduje już, albo spróbujmy w sumie, czekajcie, tyk. Nie, bo jak tu zaskoczę, to już nie wrócę, więc lipa. Dobra, wracamy tą samą drogą, którą szliśmy w takim razie. Zbieramy przy okazji diamenty i emeraldy po drodze. I będziemy mieli już 8 emeraldów, moi drodzy. I za 8 emeraldów, wiecie co można kupić? Tak, pewnie wiecie, można kupić sobie obsydian. I ja już zostałem z jakimś zielonym, no ale... No, kurde, trafiliśmy akurat na taką łatwiejszą arenę, ale areny są totalnie losowo, moi drodzy, są totalnie losowo, więc różnie jak to się mówi, bywa. Więc idziemy sobie do bazy i mamy już 21 diamentów po przejściu całego środka, bo tu akurat jest mapa tak zbudowana, są różne środki, więc to też jakby na arenie są rzeczy zależne, które po prostu dużo rzeczy od ciebie zależy, że zależy jacy będą ludzie, zależy jaka będzie mapa i zależy jaki będziemy mieli
skill dzisiaj, akurat tego dnia, bo na przykład takie ustawienia i to wszystko to nie jest ważne tak naprawdę. Moim zdaniem to nie jest po prostu zbytnio istotne, ale bardziej samo nasze nastawienie. I w tym momencie mogłem kupić obsydian, no ale jak widzę, że nasz kolega tutaj zielony nie jest zbyt profesjonalnym graczem, to mogę sobie kupić zbroję i jakby sobie zapewnić wygraną. Albo mogę jeszcze zrobić inaczej, zraszować go i to chyba zrobimy. I kupimy sobie tutaj diamentowe nogawice, żeby mieć lepszą ochronę i podki. Dwie podstawowe podki, mikstura skoku i mikstura prędkości. Mikstura niewidzialności na przykład na derpie nie działa, tak tylko informuję, jakby ktoś na przykład chciał. I no i stać nas na żelazny miecz, więc go sobie kupiliśmy. Odkładamy sobie tutaj rzeczy do skrzyni, bierzemy sobie wełnę, bierzemy miksturki i możemy zraszować ostatniego gościa. Na przykład co by było, gdyby tu był jakiś pro player? No to wtedy bym nie kupił sobie miksturek tego i spodni, tylko bym sobie obudował łóżko obsydianem, no ale akurat trafiłem na gracza dość łatwiejszego. Dobra, bo kolega tu nas raszuje, więc my robimy coś takiego, przeskakujemy nad kolegą, lecimy tako, no i kolega ma patyka, dobra, walić patyka, bo my możemy lecieć do niego. I co w takim razie? Kolega ma patyka, no i co z tym zrobimy, że kolega ma patyka? No, widać, że gościu nie ogarnia zbytnio też gierki i ma tego patyka, więc my wykorzystujemy to po prostu, jak tak najprościej mówiąc. Zrobimy sobie tutaj wszyściutko i lecimy go zabić po prostu, tak w skrócie totalnym. Tylko jeszcze możemy sobie kupić, patrzcie, mamy na przykład 12 diamentów i możemy kupić lepszego prota, tak? Taki fun fact po prostu, że warto patrzeć, ile mam na przykład rzeczy jeszcze w Ender Chestie. Że jak idziemy na ostateczną bitkę, to jeszcze, żeby zwrócić uwagę na rzeczy, które nam zostały w Ender Chestie i ogólnie, bo to się bardzo czasem przydaje. Dobra, bierzemy sobie wszyciutko. No i widzimy, że tutaj jest gościu. Dobra, gościu się gdzieś podbudował. I co zrobimy? Walimy do niego te silver fishe, robimy coś takiego i gramy ostrożnie, bo gościu ma patyka, to wiemy na pewno, ale ile ma reszty rzeczy, tego nie wiemy. Dobra, no i lecimy sobie tu, atakujemy. Gościu przed nami ucieka, ale nie ma szans, ponieważ my mamy potki. No i mamy wszystko tak naprawdę, więc to jest tylko kwestia sekund, aż go dopadniemy. I teraz go skracamy, no i klepiemy. No i w ten sposób wygrywamy arenę. Więc pamiętajcie ludzie, po prostu analizujcie, co się dzieje w meczu i wtedy wygracie każdą arenę.